Powracamy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez panią poseł Joannę Bobowską i przeprowadził dyskusję. W dyskusji nie zgłoszono poprawek. Przechodzimy zatem do trzeciego czytania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 569. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 569, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosował 442 posłów, za oddał swój głos 442 posłów. Nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.